No 7 tysięcy zawsze go oglądam. Nie lubię tego Machonka. Nie lubię go, kurwa, dziada jebanego. Ale kurwa, no wiesz. Ale no zachowuje się jak ja. Czyli robi dalej to samo, co wcześniej robił. Nie zmienia się. Robi dalej rozrywkę, nie zmienia kontentu na Fame MMA. Robi dalej to, co robi. I to się szanuje, kurwa. Tam przekazuje coś, no kurwa, no przekazuje, no przekazuje. No co mu przekazuje? No rozrywkę przekazuje, no. I wzorców nie przekazuje, no. W sumie ja też wzorców nie przekazuję. Co przekazuje? No kurwa, no. No robi rozrywkę, robi zabawę, ludzie się śmieją, jest wesoło, no kurwa. No to dobrze w sumie z drugiej strony. No. Powiem szczerze, no, tego Machonka to nie lubię, nie? Powiem szczerze, no tego Machonka nie lubię, bo podjebał mi pomysł z tym kasynem. Wielce kurwa odpiera atak, że niby to ja podjebałem mu. Głupoty pierdoli, głupoty pierdoli. Nie wierzcie, nie dajcie się omamić. To, że on robił rok temu kurwa alkoruletkę przede mną, to nieważne. Ważne jest to, że on robi tą alkoruletkę w momencie, kiedy ja robię. W momencie, kiedy ja do tego wróciłem. Rok temu robił alkoruletkę i ja wróciłem w poniedziałek. W środę zapowiedziałem, że będę robił w piątek. Machonek robi w piątek. Coś jeszcze, kurwa? Coś jeszcze? Nieważne, że on robił rok temu. To trzeba było, kurwa, alkoruletkę robić wcześniej niż ja. A nie się, kurwa, sapać. No nic, no, no co, Machonek, no, robi, kurwa, tam śmieszne rzeczy, robi rozrywkę dla ludzi. Zero pierdolenia o walkach Fame MMA. Zero pierdolenia o jakichś tam przygotowaniach. No, kurwa, ludzie tego chcą, nie? Ludzie tego chcą. Ludzie chcą alkoruletki, ludzie chcą zabawy, ludzie chcą rozrywki. Niekoniecznie ludzie chcą słuchać o tych walkach na Fame MMA. Ile można, kurwa, ile można. Było, minęło, pięciominutowy plan. Widzisz, Machonek nie poszedł, kurwa, Fame MMA. Robi rozrywkę, robi to, co swoje. Ludzie go lubią. Ludzie go lubią za to, że robi, kurwa, zadymę. Robi rozrywkę, robi śmieszne rzeczy. Ludzie go lubią, ludzie go oglądają. Tak samo jest ze mną. Ludzie mnie oglądają, ludzie mnie lubią, bo ja robię rozrywkę. I wszystko. Są dwie osoby na YouTubie, które się nie zmieniły. Ja i Machonek to są dwie osoby, które się nie zmieniły.